Hejka! Dzisiaj mam dla was kolejny film z live Kami. Czy ja w ogóle muszę mówić, że wy pokochaliście tą serię? Ja ją uwielbiam nagrywać. Co prawda robi się przy niej naprawdę spory bagan, ale ja ją uwielbiam nagrywać, aby chyba oglądać jeszcze bardziej. Bo pod ostatnią częścią było ponad 4700 polubień i to jest w ogóle dla mnie tak niewyobrażalna liczba. Zaskoczyliście mnie totalnie i bardzo wam dziękuję za te wszystkie łapki w górę i komentarze. Jeżeli ten odcinek również wam się spodoba, to również możecie zrobić to samo, zostawić te łapki, to będę wiedziała, żeby nagrywać kolejny taki odcinek po przekroczeniu ostatniej liczby polubień, tak jak ostatnio. Jeszcze tylko chciałabym wspomnieć, żebyście wbijali na Snapa oraz na grupę, ponieważ ostatnio dużo się u mnie dzieje i ogólnie wszystkie, nie wszystkie teraz wyjazdy wam tutaj pokazuję na YouTubie i tak dalej. Także wbijajcie tam, żeby być na bieżąco. Znaczy teraz w tym momencie trzymajcie ten film, idźcie na Snapa i na Facebooka i dodajcie się na grupę i na Snapa. Tak, właśnie w tym momencie. Dobra, a teraz już bez dalszego przedłużania przejdźmy do testowania lifehacków. Do pierwszego powraca moje lusterko i tutaj lifehack jeden z dwóch, który wy mi podsunęliście, czyli taśma klejąca i robienie kresek, podejście drugie do robienia kresek, tak jak wiecie, nie jestem w tym dobra, ale mówiliście mi, że z łyżką jest trudniej, z taśmą mi będzie łatwiej, także spróbujmy. Jak ja mam to w ogóle przykleić? O, to mi się klei do rąk. Nie wiem, czy tak będzie ok. Ogólnie zauważyłam, że te wszystkie lifehacki jakoś tam działają, ale w dużej części więcej zachodu jest z tym i ten efekt jest taki, nie ma takiego efektu wow, jak być powinno. Oła. Mam. Dobra. Powiem wam, że mam wątpliwości, czy to jest przyklejone tak samo i to jest takie mega dziwne uczucie. Ale teraz znowu ta kredka. I wiem, że eyelinerem chyba by było łatwiej, tak jak nie pisaliście, ale nie wiem. Zdecydowanie za wysoko. Było jakoś za blisko oka i no zdecydowanie za wysoko, bo... Ale kurczę, wydawało mi się, że przyklejam to dobrze, a przyklejałam tak, że mam te kreski za wysoko. Nie. Powiem wam, że już ładniejsze kreski potrafię sobie zrobić bez niczego chyba. Nie zawsze bardzo równe, ale przynajmniej nie są na pół oka i chyba po prostu, nawet jeżeli ten lifehack u kogoś z was działa, to po prostu on chyba nie jest dla mnie. Nie. Także nie musicie pisać, że ten lifehack działa tak jak było z tymi okularami tam w chyba drugim odcinku, bo u was to się może sprawdzać, ale u mnie po prostu kreski nie wychodzą. Nie. I teraz drugi lifehack makijażowy, który również zaproponowaliście mi wy. I znowu mam tu tą samą szminkę i znowu chodzi o zmatowienie i o dłuższe trzymanie się szminki, tym razem przy użyciu pudru i chusteczki, ale chwila, nie mam chusteczki. O nie, teraz widzicie, jakie te kreski są okropne. Jezu, te kreski wyglądają okropnie. Dobra. Puder. O, dobra, bez lusterka. Ale ładnie. Ej, to działa. Ostatnio testowałam z samą chusteczką, to jakby ten mat był przez to, że większość tej szminki jednak była zabrana, a tutaj nadal ta szminka, czuć, że jest jej więcej, tak jak po nałożeniu, a jednak jest to zmatowione. Z tego na pewno lifehacku będę korzystać. I chyba ten mnie najbardziej zaskoczył ze wszystkich tych odcinków. Dobra, koniec tego makijażu, teraz zabieram was do kuchni. Witajcie w mojej kuchni! Jajko i to chlapnęło! Jajko i butelka, z pozoru dwie kompletnie różne rzeczy i pewnie się zastanawiacie, w jaki sposób można je powiązać. Chodzi o rozdzielanie białka od żółtka, właściwie żółtka od białka. Wbijemy całe jajko. I teraz gdzieś jakoś tak powiem, że
się zasysa i to żółtko mam wyjść do rzeka. W ogóle z tego cały czas kapie woda. Zasysam. Dobra, to chyba było moje winy. Ej, to żółtko się rozwaliło. Nie, wiecie co? Chyba ja to zrobiłam źle. Spróbujmy jeszcze raz. Jajko. I teraz butelka. Jest, jest. Jest! Udało się! Patrzcie, to działa, tylko trzeba to robić ostrożnie, a nie tak jak ja. Czyli lifehack działa i kolejny taki, którego na pewno będę używać. I Jezu, nie mówię, patrzcie na te kreski. No i na koniec zajmiemy się moimi ulubionymi butami, w których chodzę cały czas, czyli białymi konwersami. Ogólnie, konwersami. Mam z nimi taki problem, że no wiadomo, to nie jest podeszwa, ale wiecie, ta guma z boku, ona jest biała. I u mnie na boisku w szkole są takie gumowe czarne kamyczki i one strasznie je brudzą. I nie wiem, jak to czyścić tak, żeby nie prać cały butów, bo ten materiał się nie brudzi. I tutaj właśnie na jednym bucie przetestujemy jeden hack, a na drugim drugi. I pierwszy jest taki, aby użyć starej szczoteczki do zębów i pasty, ale potem nie używajcie tego oczywiście do zębów. Nie. A drugi to zmywacz do paznokci, czyli aceton. No, także sprawdźmy to. Okej, także mam zmywacz i mam szczoteczkę i pastę i mam moje konwersy. Pokażę wam właśnie, jak one wyglądają. Tu. I tak po prostu, nawet jakbym je codziennie czyściła, to tak to niestety wygląda, bo od tych kamyczków one się brudzą. Właśnie tu są czyste, a tu wyglądają tak, jak wyglądają. I może najpierw to ze zmywaczem, bo to będzie chyba metoda taka mniej inwazyjna. Mniej rwąca, po prostu mniejszy bałagan. Like my blood type B positive. These days something got me feeling quite the opposite. Music like my heroin, but all I hear is pappy shit. Time to get up off of it and watch somebody copy it. I'm westbound down and out. Okej, mamy buta i powiem wam, że to działa. Nie czyściłam go tak w 100%. Mogę... Tu go ubrudziłam teraz przez wczoraj. Ale nie czyściłam tej gumy, patrzmy tylko na gumę. Nie czyściłam jej tak w 100%, bo nie chcę po prostu teraz marnować czasu i zrobię to po nagraniu. Ale to działa. Naprawdę. To też mi się bardzo przyda. Więc teraz sprawdźmy na drugim bucie to z... Chciałam powiedzieć z taśmą. Z pasmą. Nie czyściłam tego buta do końca, ale no, kurczę, widać, że jest to wyczyszczone, no, nie, tak jak mówię, nie czyściłam tego w 100% i to działa i dało naprawdę bardzo, bardzo podobne efekty, praktycznie, no, bym powiedziała identyczne, tutaj jest ten po zmywaczu do paznokci, tu jest ten po tym, ale jednak jakbym miała wybierać, to bym wybrała zmywacz do paznokci, bo po prostu jest to o wiele szybsze i mniej brudzące, bo tutaj trzeba tą pastę ścierać, trzeba to robić na zlewem w ogóle, a z zmywaczem w ogóle nie było żadnego problemu. No, także jak widzieliście, obydwa te lifehacki działają, tylko zależy od tego, którą metodę preferujecie, mi zdecydowanie wygodniej jest z tym zmywaczem do paznokci, bo nie trzeba tego robić na zlewem, jest to po prostu wygodniejsze i no, nie trzeba marnować szczoteczki. No, ale jeżeli chodzi o ten film, to tyle. Mam nadzieję, że on się wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuki w górę, bo jeżeli przebijemy te 4700, to będzie kolejny odcinek. Tak jak wiecie, ja nie chcę tajmować do naszych żadnych celów, no ale już w tej serii się tak przyjęło, no także zostawcie kciuki w górę. I jeszcze raz wbijajcie na Snapa, na Instagrama, na grupę, na fanpage'a i wszędzie, wszystkie linki będą w opisie. I to tyle, do zobaczenia już w kolejnym filmiku niedługo. Buziaki, pa pa. Yeah,